witam wszystkich bardzo serdecznie. Mariusz Tomczuk, Trek Nutrition. Jesteśmy w Warszawie, w siłowni Strefa Formy. Nie bez kozery jesteśmy tutaj, właśnie w tym miejscu, ponieważ dzisiaj nagrywamy nową serię, nowego programu, mariuszowego programu, specjalnie razem z Trek Nutrition, rzeczy samej. I oczywiście moim gościem dzisiejszym, jak zwykle, jest postać utalentowana i oczywiście powiem to, postać nietuzinkowa. Nie śmiej się, bo będziecie słychać. Na razie nie mówimy, kim jest mój gość, bo mój gość oczywiście to jest osoba bardzo utytułowana. Nie bez przyczyny zaprosiłem ją jako pierwszą, czyli już wiecie, że będzie to kobieta, jako pierwszą do mojego programu rozpoczynającą całą serię. Dlaczego kobieta? Wiem, że często spotykaliśmy się z takim dość można powiedzieć małym hejtem dotyczących kobiet w moim programie, ponieważ uważaliście, że kobiety trenują zbyt słabo. Ta osoba swoim uporem, swoimi ambicjami doszła tak daleko, że jest jedną z Polek, która osiągnęła praktycznie szczyty możliwości, jakie są dostępne w kulturystyce na świecie. I nie bez kozery też ją zaprosiłem, bo wiem, że w przyszłym roku, oglądając dzisiaj ten program, będę mógł powiedzieć szczerze, że trenowałem z zawodniczką, która wystartowała na prawdziwej Mister Olympii w Las Vegas. Także zapnijcie mocno pasy, bo szykuje się kurwa gruba petarda. Moim gościem dzisiaj jest Adrianna Kaczmarczyk. Adrianna Kaczmarczyk. Kaczmarczyk. Zapinam pasy. Dobra. Cześć Mariuszu. Trzymajmy to, koksie. Tak jak mówiłem, gość nietypowy, tym razem kobieta rozpoczynająca serię, to jest dość nietypowe w tym programie, bo no wiesz, no tutaj ludzie i widzowie zazwyczaj są nastawieni na to, że tutaj przyjedzie jakiś, wiesz, byk 120-kilowy, a tutaj jest ile? 52. 52, same kości i nawet mięśnia żadnego nie ma. Nie, co to? Ale nie bez przyczyny zapowiedziałem Ciebie, tak jak to zostało powiedziane już jakiś czas temu, kiedy zdobywałeś swoją kartę, tak? Tak. Przypominam to, jak to było, gdzie to było? W słynnym Benidormie, gdzie byliśmy zresztą razem, tak. I tam się wszystko zaczęło. I tam zaiskrzyło po raz pierwszy. Tam zaiskrzyła pompa. I komentator się właśnie wypowiadał w ten sposób, bo nie dał rady wypowiedzieć nazwiska polskiego. Nie, zawsze jest problem. Polskiego, nie? Hiszpanie to już w ogóle. Adrianna Kaczmarczyk wtedy no, była. Tak, no tak. A później już Ada, tak? Czy Ada Kaczmarczyk, Kaczmarczyk. Byłam wszystkim tym, tylko nie Kaczmarek. No, Kaczmarek, dokładnie. Słuchaj Ada, tak jak powiedziałam, nagrywamy dzisiaj, ale myślę o tym, że w przyszłym roku naskrobisz tyle tych punktów, albo w ogóle może wygrasz jakiś kwalifikacyjny turnament, który pozwoli Ci wystartować w Olimpii. Można coś powiedzieć o tym, bo pamiętam, niedawno pisałaś, że jesteś jedyną z Polek, która... Nie chcę skłamać, bo coś tam która mówiłaś. W historii Polkom, której gdzieś tam w tym wieku, bo podkreślam, że jestem jeszcze młody siusiak, to udało się zajść tak daleko, jeżeli chodzi o kategorię bikini. No, gdzieś tam dotychczas żadnej Polce się to nie udało. Czyli ewenement, tak? Ewenement. No, ale ile masz tam? 22. 22 masz? No. Ja myślałam, że... Trochę więcej. Nie, to jest nie, taki mała, tam się zadaje? Mógłbym być twoim ojcem. A najgorsze jest to, że mamy takie same klepki podklejane, nie? Więc nie wiem, kto ma gorzej. No. Jeszcze no, ty dorośniesz, ja już nie mogę. To mi już to nie grozi. Nie, ja już się poprawię. Ale nie, no faktycznie udało się zrobić coś, czego właściwie ja sama się nie spodziewałam. Zresztą wiesz, że jeszcze w czerwcu, kurczę, w maju, pod koniec maja byliśmy razem w Benidormie. Nie, tak. Pod koniec kwietnia. Kwietnia, no tak. No i kurde, tutaj już mamy listopada, no, fajnie, nie? To wszystko idzie, no powiem Ci, że ja rozpoczynając ten sezon gdzieś tam, wiadomo, miałam w planach fajnie gdzieś tam postartować z tymi topowymi zawodniczkami, no ale to co się dzieje, to gdzieś tam moje oczekiwania przerosło. No powiem Ci, że akurat wiesz co, podziwiam to, że zaczęłaś to rozgrywać tak troszeczkę dobrze, jeżeli chodzi o, kurde, zabrakło mi tego słowa, taktycznie, rozumiesz, dobrze taktycznie, bo od razu po Olimpii startujesz na zawodach, tak, gdzie już wiadomo, ci zawodnicy topowi z Olimpii często już mają wyjebongo, tak, bo im się tak na razie nie chce. I ty szybko startujesz, zbierasz te punkty, zbierasz tak, i masz później cały rok praktycznie na zbierane punkty, kwalifikacji zapewnioną i sobie możesz już bimbać, nie? Dokładnie, no to było tak troszkę przemyślane, nie? No to była dobra zagrywka. No bo wiadomo, te wszystkie najlepsze zawodniczki się szykowały na tą Olimpię we wrześniu. Wiedziałam, że wtedy kasuje się ranking, tak, i wtedy tak, był najlepszy moment, żeby ruszyć z kopyta. Nie wiedziałam, jak pójdzie, no ale tutaj wiesz, udało się top 5 cały czas, gdzieś tam te punkty wlatują. Nie ukrywam, no najlepszą opcją byłoby wygranie i leżenie labą, już szykowanie się
się stricte na Olimpię. No ale jest ciężko, to już jest liga zawodowa, wiadomo. Podkreślając, że te dziewczyny są, kurczę, wszystkie dużo starsze ode mnie, z takim stażem i doświadczeniem, że ja tym bardziej się podwójnie cieszę, jak gdzieś tam się udaje je gonić. Chyba ta jedna Portugalka tylko taka jest, co wtedy właśnie tak, wygrywała ten tak, dom. Tak, no, ona, no bo ja jestem właściwie, jak wygrałam kartę, to drugą najmłodszą na świecie zawodowcem się stałam. No a młodsza... Zawodowiec. Leon zawodowiec. Ada Kaczmarczyk zawodowiec. Ale ta Portugalka jest młodsza ode mnie, chyba o 2 lata. No super wygląda, także zasłużenie ona wygrywa i tak dalej. Ja tam, wiesz, one są dla mnie motywacją. Ja w żaden sposób nie patrzę na nie jako, wiesz, zawiścią konkurencyjną. Nie, ale ty, kurde, umówcie się, ale właśnie to w tobie jest fajne, że ty jakoś taka nie jesteś nastawiona, tak jak wiesz, niektóre, kurde, zawodniczki, że ona ta wygrywa, ale ona chujowo wygląda, ta wygrywa i wiesz, i ciśnie, nie? Nie, a sama, co ty? A u ciebie właśnie, wiesz, ja cię poznałem już tak, no, prywatnie, można powiedzieć, dość dobrze. No i od razu mi się spodobało twoje zachowanie, nie? Bo nie często w tym sporcie i w tej branży spotyka się ludzi takich, gdzie mają po prostu wyjebane na innych, robią po prostu swoje, nie pałają zazdrością, nienawiścią, bo zresztą, po co ty masz to robić, skoro po pierwsze, dobrze ci się układa, odpukać, zarabiasz pieniądze, dobrze pracują, ciężko zresztą, jak to bywało... Sponsorzy sypią, kurde, mamone. Ciężko pracujesz na balkonie, w Benidormie, w apartamencie, nie? Na kąpie. No to nie była, to nie jest bardzo lekka praca. Także no, ja tak jestem takiego samego zdania, że wiesz, jak układa się, idziesz za ciosem, no to co masz komu zazdrościć? Sama do wszystkiego doszłaś, nie? Czym my wpłyniemy na nasz wynik? Tą zawiścią i nie... My zrobiłeś, każda z nich robi swoje. Teraz jest czas na zapierdolongo. A później, no co, już nie ma miejsca na takie rzeczy. Ja wręcz przeciwnie, teraz w Węgrzech, jak wygrała Włoszka, która wiedziałam, że ona już... Właśnie nie, która widziałam, że ona już naprawdę tak cisnęła, naprawdę wyglądała rewelacyjnie i to się naprawdę należało, nie? Więc jak usłyszałam, że ona wygrała, to sama ją poleciałam, mówię, pogratulować, mówię, w końcu masz spokój, zrobiłaś to, co chciałaś. No a swoją drogą nie będzie już w Rumunii. Nie żartuję, będzie też? No. Tak? Powiem ci, że kurde, teraz właśnie, bo jutro wylatuję do Rumunii, akurat tak do Bukaresztu, tak? Do Bukaresztu. Będą najcięższe zawody, bo będą zawodniczki, które już mają kwalifikacje, no nie wiem, mogły wypuścić. Ale już mają? Tak. Dwie będą. Co startują? Jedna wiem, że podpisała kontrakt i musi wystartować, no bo u nas nie ma to tamto, jak podpiszesz, to niestety jesteś w dupie. Tak, zależy z taką firmą, nie? Zależy z taką firmą. Nie, ona podpisała na dane zawody i jak zabrała kontrolę, więc wiesz, już musi wystartować. A druga podejrzewam, że... Siano. Ta jest węgle. No, więc tak to wygląda. No i za 1,5 tygodnia do Japonii lecę. Japonii, kurczę, ja pierdzielę, ty to jesteś dziecko, ale gruz już jest, czy jeszcze nie? Po, spokojnie. Ale masz na jedzenie, czy coś tam... Nie, już oszczędzam, tuńczyk jest już z diety. Bo powiedz, ci przyniósł coś z Kataryny swojego, jakieś ochłapy. Mogłam ci powiedzieć, no. Po znajomych, nie chodzisz jeszcze, no. Tak? Nie szukasz jedzenia. Nie. Zastanawiam się nad słynną zrzutką, nie, w necie. Nie rób tego, to nie. Nie, śmieję się oczywiście. To no. Czyli mówisz Rumunia teraz i tam jest też od razu bezpośrednia kwalifikacja tak. Do Olimpii? Tak. Czyli można walnąć, tak? No, można walnąć. No, ale wiesz, tutaj cel to te top 5, żeby te punkciki wylatywały, nie? A powiedz mi, ile jest punktów takich, gdzie w poprzednim roku dawało kwalifikacje, a ile masz obecnie na swoim koncie? Obecnie to wygląda tak, że na każdych zawodach u nas też w bikini wygrana ma prosto kwalifikacje. Wiadomo, top 5 z zeszłego roku z Olimpii, no, też ma kwalifikacje. I później zależnie ile tych zawodniczek wygranych będzie, dobierają pierwsze 10-5 z rankingu. No tak, także... ale w tym rankingu ile dawało punktów w tym roku możliwość uczestnictwa na Olimpii? Ile, pamiętasz czy nie? Nie ma tak, to jest... Musisz zbierać im więcej, żeby się utrzymywać do góry rankingu. No tak, ale mniej więcej wiadomo, nie? Że jakbyś miała 100, to na pewno awansujesz. No wiadomo. No. Teraz nie pamiętam, jak to było, bo w zeszłym roku jeszcze było trochę inaczej, że nie kwalifikowały się wszystkie wygrane. No nie, show, właśnie, nie? No, tak samo facetów. Chłopców. No także, no wiesz, no trzeba zbierać. To jest taki wyścig szczurów trochę. Jestem w pierwszej piątce tam chyba teraz obecnie, także no jest dobrze. Jest szansa, nie? Czyli musisz trochę pojeździć jeszcze. Muszę jeszcze trochę polatać. Do września. Jak do września pojedziesz, na pewno coś tam zbierasz, nie? No nie. No kurde, tyle... ci powiem, nie chcesz na Filipiny lecieć, bo szukam kompana. Kiedy? Ja na razie to wiesz. Na Mikołajki w grudniu. Ja redukcję zaczynam dopiero na Mikołajki. Dobra, przytniesz chyba i posłuchcie zrobię. Nie, no to nie, jesteśmy praktycznie przed zawodami, teraz mówiłaś, spożycie wody się zwiększyło, no. Robisz nawadnianie, swój peak week i dzisiaj trening będzie wyglądał
full body frajersko. Work. No, będzie frajerski, no niestety nie będzie łamania sztang. Ja myślałam, że już dojechałam z nadzieją, myślę, kurczę, ale Ada mi zaserwuje jakieś wiszenie w powietrzu, robienie hip thrustów podnoszeniu, kurde, nie wiem, co tam jeszcze. No nie, no, zaskoczę cię. Dzisiaj, tak jak mnie pięknie zapowiedział, że trenuję jak dzik, tak dzisiaj, kurde. Oszukam. A później ludzie w filmiku wiedzą, przecież to miał być taki mocny trening, przecież tak mocno trenują, jednak to była prawda, bikiniary średnio trenują, no, nie? Ale na przestrzeni lat u ciebie ta sylwetka się kurczę, mocno zmieniła, co? Tak, tak, powiem ci, że no ja jestem z tych, że kurde, ja sama hejtuję, nienawidzę takiego ginekologa, wiesz, telefonik, nie. No ja tak, no ja kurde, uwielbiam zapierdalać. Pod się leje strumieniami, ja widzę zawsze u ciebie. Ja wiesz, mówisz, ja tam zawsze na żula wjeżdżam na trening, robię swoje słuchawki, nie mam, nie. No i to się gdzieś tam przełożyło, nie? Okej, okay, ile lat jesteś już w treningu, tak ogólnie? Trenuję już 6. A, czyli to nie jest. Bo 7 lat. Dlaczego pytam? Bo wiesz, teraz jest taka tendencja, że laski nagle, wiesz, obserwują na przykład Adriannę i myślą sobie, o, ja też taka będę, nie? I wiesz, pół roku potrenuję, wystartuję w pierwszych zawodach i nagle świat się urywa, tak. Już nie ma zawodniczki, nie? Nie ma. Bo dlaczego? Bo dlaczego? Bo to po prostu była chwilowa zajawka na to, że chce być zajebista, nie? A, nie a, już, a u ciebie to już jest tak, no. No nie, no grubo. To u mnie to już jest gruba zajawa, to już raczej nie zajawa. To nie, no teraz jak już się... masz kartę pro, no to kurde, nawet głupio by było rzucić na ten sport, nie? Z tego teraz nie, żyjesz przede wszystkim. Tak, tak, no to się stała moja praca, mój zawód i teraz już praktycznie wszystko się kręci wokół tego. Całe życie jest dostosowane do startów, tak? No jesteś młoda jeszcze, kurczę, to dużo przed tobą. Ale wiesz co, jeszcze jedna sprawa, że u ciebie na tej przestrzeni też lat nie straciłaś na kobiecości. Bo wiele zawodniczek niestety traci tą swoją kobiecość, traci swoje walory, no i wygląda, no umówmy się, nieatrakcyjnie dla mężczyzn. No tak, nie? Tak. Znaczy zależy dla jakich, ale najczęściej tak, ale tak bywa. Ale często dla kobiet. Ja ci powiem, że ja jako kobieta gdzieś tam też mam swoją granicę. Ja już mnie niejednokrotnie namawiali na sylwetki, na wiesz, na tam wyższe kategorie, jeżeli chodzi o masę mięśniową, ale ja mam swoją granicę i jej nie przekroczę. Ja w ogóle już nie chcę być większa mięśniowo. Ja już, słuchaj, na górze już w ogóle się nie będę rozrastała. Zresztą ja już jestem wystarczająca do tej kategorii. Wiadomo, dupa nigdy za mała. Dwójki gdzieś tam mam pewne rzeczy do poprawy, ale nie, ja się tak dobrze czuję i nigdy bym nie dopuściła do tego, mimo że taki paradoks, codziennie trenuję mocno, ale no to jest kwestia dobrania, wiesz, planu wszystkiego dookoła, żeby to zachować, nie? Ja też gdzieś tam mam, tak jak powiedziałam, swoje granice kobiecości i... Czyli gram testa, na pewno nie więcej, tak? Żeby zachować. No, max no, gram. Max gram. Nie, także, ale dobrze to słyszeć, dziękuję. No, wiesz, no, muszę posłonić, nie? No, 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 no okej, okay, no, 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 okay. Się skończyło, dobra, to... zaczęliśmy słodzić. Bo czekaj, bo już się czerwony zrobiłem. Idziemy trenować, także zrobimy coś, na pewno potrenujemy. Ada jest kilka dni przed wylotem do... Jutro wylatuje. Jutro wylatuje, a start jest w sobotę, tak? W niedzielę. W niedzielę, no to kilka dni przed zawodami. Także zobaczymy, jak wygląda sylwetka na prawdziwym sztosie, jeżeli Ada nam pozwoli. Jeżeli... Ale bluzę. Bluzę. Wystarczy, że bluzę zdejmiesz, będzie dobrze. Dobra, także zapraszam na trening. Prowadząca dzisiaj trening personalny pani Ada. Ile bierzesz za trening? Dogadamy się? Dogadamy się. Dobra, to zajebiście. Dobrze było, że mieszkaliśmy razem, przynajmniej teraz mam gdzieś kody, masz jakieś, nie? Masz zniżkę na kod Ada. Kod Ada 10%, nie? Dobra, idziemy trenować w końcu. Idziemy. Z Adą mamy taki rytuał swój teraz opracowany już od jakiegoś czasu. Właśnie w tym Benidormie został zapoczątkowany w kwietniu, że przed każdymi zawodami puszczamy sobie, ja Adzie puściłem tą piosenkę i Ada po mnie to oczywiście ściągnęła. Zgapiła. Tinci Strider, tak, number one. I od razu przez każdymi zawodami jest teraz zawsze number one. Jeżeli Ada jest gdzieś na wyjeździe, ona mi wysyła filmik, gdzie jest number one, ja będę teraz się przygotowywał, oczywiście też będę, chyba że pojedziemy gdzieś razem. No. No liczę na to. Prosko. Teraz aż wstyd trenować, jak się rozebrała. Kurwa, ona jest bardziej dojebana niż last ode mnie, ja pierdzielę. Poczekaj, serio zrobię chociaż. Ale no, wyglądasz tosie. Czyli co, później ten? Pozowanie jakieś jeszcze? Ty nauczysz mnie po swojemu pozować. Pazur, jak ja pierdzielę. Kilka sesji jogi zrobiłam. Chyba misia jogi. Tłuszczu nie uświadczysz na tym dzieciaku.
Kurwa, jakie bary, ty. Aż wstyd, nie, Paweł? To jest tylniak na barku. To są jakieś tam plecy małe. 52 kilo, kurde. A żarcia by tyle było z tego mięsa. Też nie byłaś na Arnoldzie. Nie, nie byłam, no. No, więc kurczę. Dobry. Luty, nie, do końca tego jest. Nie, końca tego nie. Nie, początek marca. Marca, początek marca. Spoko. Trzeci czy szósty, coś takiego. No ja zaraz zimą chwilę odpocznę, pewnie znowu będę, wiesz, nie te punkciki, nie? Teraz u Ciebie nie ma co odpoczywać, nie? Trzeba gonić za ciosem, no. Nie? Taki Borecki też tak samo, przecież on nie miał kwalifikacji bezpośredniej, tylko sobie nazbierał punktami, nie? Czyli masz duże szanse, tak naprawdę. No tak, no trzeba jeździć i kurde. No trzeba startować, nie? Jakaś bikiniara startowała? Polska? Na Olimpii? Nie. Tylko ta... Górczyńska. Banks. To nie bikiniary, nie? No nie wiem, no. Jest ta Karina Skowrońska, ale ona niby jest Polką, ale ona reprezentuje UK, nie? Ona w ogóle już od 12 czy 15 lat mieszka w Anglii i ona chyba jest z pochodzenia Polką, tak, bo mówi po polsku. Tylko ona UK reprezentuje, nie? Jeszcze? Czwarta, no. Dalej? Coś nam wniosła, coś tu. Patrz, mamy z dołu. Dobra. 48 w bicepsie. Kurde, bicepsy to ja 2 lat nie robię. No co ty? Naprawdę. W ogóle nic, zero ani no? Jedno może ćwiczenie jakieś, kurwa, raz na 2 tygodnie. A klatę? Też nie robisz? Nie. Też jakieś jedno tam, wiesz. Nie. Nie, ja ci powiem, nie widzę sensu jakby. Klaty? No. No bo zaraz na boki. No, na boki się idziemy. A studiujesz jeszcze? Nie, mam bakier tutaj teraz. Administrację publiczną. Tak? A skończyłeś? Tak. I pisałem pracę bardzo potrzebną w dzisiejszych czasach. W mojej branży, którą rozwijam, rola wolontariatu. Ktoś do mnie napisał, nie? Na tej Sycylii jak byliśmy. Ktoś pisze, kurwa, ty znowu jesteś na wakacjach? Chyba 15 raz. Ja mówię, nie 15, tylko 14 w tym roku. No ale czy gdzieś lecimy? Chyba cicho na Sylwka już teraz. Bo zaraz to jest listopad, to już nie ma co. No bo coś ty chyba wspominałeś, mówię, ciekawe, gdzie lecicie teraz. Ciekawe, no. Ja sam jestem ciekaw. No. Nie, na Sylwka bym chciał, wiesz, gdzie? Do Dubaju. Nie byliście jeszcze. Nie. No, tam bym chciał zobaczyć, jak to wygląda. Burj Khalifa. Zajebiliście, co tam cały czas ciepło jest. Kiedy, jak nie teraz. No i wiesz, mój Sylwester w tym roku to będzie redukcja już, nie? Bo muszę mieć hotel taki, gdzie będzie normalne żarcie. Chociaż wiadomo, no tam nie będę tam się żyłował, bo już miałem taki okres przygotowawczy w swojej karierze, gdzie miałem 6 tygodni do Mistrzostw Świata w PCA, no. A pojechałem na wakacje z rodzicami do Turcji. Ale to da się ogarnąć. Kurwa, jak ja tak o, rano godzinka cardio, no. Później śniadanie białkowo-tłuszczowe, bo jajka są wszędzie i nie, wiesz, nie jadę tam dużo jakichś chlebów, czy tam innych badzielia, tych bułeczek, czy tam słodkości. Później drugi posiłek, obiad, no to w obiad, no ile zjesz? 1000 kalorii z ryżu, no. I mięso, nawet niech będzie trochę tłuszcze to mięso. To i tak 1000 kalorii nie zjesz, nie? Na oko mniej więcej patrzymy, no. Co jem, nie? Owoce. Okay. Później trening, cardio, godzina jeszcze, no to znaczy jakieś spanie. I co tydzień to byłeś? 4 kilo tłuszczu wyczyłem. No. Po tygodniu. Oni ja kursy. Mam to spieprzenie takie, kurde, tak. Jak chcesz, to zrobisz nawet na wakacjach, nie? I wróciłem naprawdę w takiej formie, że wiesz, jak ja, wiesz, masz porównanie zawsze w lusterku u siebie w kasie, nie? Ja patrzę w lusterku, wyglądam tak. I jak wracam po jakimś tam czasie, gdzie długo się nie widziałem w tym lusterku i widzę progres, że jest w lusterku moim, no to myślę, o kurwa, to jednak na wakacje, no. Dam radę, nie? No ale na 7 dni 14 godzin cardio. No to tak, że... Normalnie w domu jakbyś w domu nie zrobił. W domu nie zrobił, nie. Ale na wakacjach to się fajnie cardio robi, co? Tak. Patrzcie, zaraz start za kilka dni i gość jest gotowy. Robimy dzisiaj trening taki dość, jaki? Frajerski, bo Ada, tak jak mówimy, jest przed startem i dzisiaj leci obwodzik. Kurwa, żył. Leci lekki obwodzik, plecki, dodatkowo jeszcze pan operator tutaj nasz, kochany,
Gość programu. Gość programu, dokładnie. Robimy plecki, barki i jakieś tam jeszcze frajerskie nogi delikatnie. Przysiadła Ada, powiedziała, że się rekord bije 200 kilo przed zawodami. Jak to przed zawodami między chodzeniem do kibla i sikaniem co 5 minut, 200 w przysiadzie. Także szykuje się materiał. Mój pierwszy gość w zajebistej formie. Number one. No i będą tańce na pewno z tego wszystkiego. Zobacz, co się dzieje. Wstyd z takim gościem trenować normalnie. Taka poważna już się stała. Dobra, już nie udaję. Marków jest, dwójka jest, kokos jest. Napij dwój. O kurde. Dobry koks. Po tatusiu. Po wujku Mariuszu. Po wujku Mariuszu. Weź nie pitu, bo twoja kolej jest. Dobra, już robię. Daj sztangię. Masz, a nie wiem, czy nie za ciężkie. A barków nie robiłem w tym roku. W tym tygodniu. Ile ruchów? 15 też robiłam. Aerobik taki. Ale kurde, rośniesz też, powiem ci. Dawno się nie widziałam. Tylko ja mam 20. Wspaniaczku. 40. Ja teraz najlepiej jakościowo teraz wyglądam w stosunku do każdej swojej masy. Ja ważyłem 113 kg nawet na maksie swoim, ale jak oglądałem te zdjęcia, to wiesz, zarys brzucha już był taki znikomy, nie? Już tam kurwa, a już... A teraz widziałam to ostatnie zdjęcie, to byłeś aktualne jakieś, nie? Przodem i tyłem. No, tak. No, to jest no. Spoko, właśnie, no to... wiesz, jakościowo, no właśnie. Wiesz, woda czuć, no ty ale nie patrz, masz, kurwa, dużo do roboty, ci powiem. No dużo robot nie ma i wiesz, tym bardziej, że nawet na pośladkach nawet coś tam się przebija. No, no gdzie to... masa, to mówię, zawsze było, wiesz, dupsko takie, no. Tłuszczu, kurwa, tyle i do wycinania później, wiesz, co jest, nie? No. A teraz jakoś tak zachowałam już tą jakość. Ciekawe, ile tygodni, ja myślę, że 12, kurwa, ci lekko. Ostatnio do Benidormu się przygotowałem w 8. No właśnie. Z masy 8 do zawodów, bo nie planowałem tego Benidormu i on tak wyskoczył mnie spontanicznie wtedy i tak 2 tygodnie przed Remiś mówi, atakujemy, no. Podkręcamy tempo. Kurwa, dla mnie to wiesz, dobrze mi poszło, w 5 tygodni zrobiłem już taką względną formę, myślę, kurwa, w 3 tygodnie się wyrobię spokojnie i no i się wyrobiłem wtedy. Tak samo teraz wiem, że już teraz zaczynamy trochę wcześniej, bo zaczynamy 6 grudnia. Do zawodów mam chyba 14 tygodni, więc dla mnie to jest w chuj. No. To jest dużo dla mnie. Taką długą redukcję. Ale to też tak spokojnie można. Ale wiesz, plan jest taki, żeby zrobić na przykład 8-10 tygodni, odbić się później i delikatnie znowu zmniejszyć. Czyli wiesz, ja na redukcji mogę być taki, że... Czyli minikata trochę wciąż... Znaczy nie, normalna redukcja, aha, ale później na wpierdzielać się w węgli, czysto, no. Gdzieś 2 tygodnie, żeby to nabiło wszystko, sporo wróciło. Ale kosztem tego, żeby zachować cały czas tą, wiesz, zajebistą sylwetkę. No tak, no to spoko. Ty, ale sucho jest, nie? Zobacz. No, chyba, że to światło takie. Tak, światło cię wysuszyło. Światło wysuszyło. Tak grzeje, że kurwa się skończyłem. No. Tam ci z KSW, oni to organizują, mnie na spotkanie zaprosili. Ja jadę, oni do mnie, że walka, ja chyba kurwa w kiślu. No to by była dobra walka. No. Nie, no masakra, nie? Chodź. Ale ja ostatnio mam taką fazę, że nie wiem, chyba tak na każdego przychodzi, że... Wiesz, te KSW zaczęło mi jarać, oglądanie tych walk. No. I tak się czuję, tak się chciałbym się ponapierdalać gdzieś naprawdę. No. Gdzieś na ulicy byś tu Piekarz teraz widzę. Co? Ten... Piekarz? Piekarz? No piekarz jest, wiesz, słodkie Wilczeowa, nie? No. Też tam się, wiesz, tam mnie nie ciągnie na te gale. Tak jak Piotrek teraz Piechowiak. Tak jak Piotrek Piechowiak odjebał, nie wiem czy widziałaś. No to na to mnie nie ciągnie. No to znaczy, Piotrka bardzo lubię, nawet jeszcze mu napisałam po tej gali wiadomość, nie? Żeby usunął posta, kurwa, z Instagrama, bo tam co widziałem, co tam się dzieje, to pizdziec, nie? Ale on kawałek też swój nagrał. Tak, bo jestem bestią. Ale wiesz, oglądam codziennie wieczorem w nocy, jak sobie się kładę w sypialni, KSW zawsze leci, tak o godzinie pierwszej, ale powtórkowe jakieś tam lecą, nie? Ja no tak się pobieram, leżę w tym łóżku, wiesz, i tam walczę, nie? Ale nie wiem, takiego się mi tak zajerało ostatnio. A masz tam u siebie w Białymstoku, no. Gdzie chodzisz? Tak, tak. No. Mam takiego koleżkę właśnie i
tak troszeczkę chcę do niego się odezwać, żeby mnie tam podszkolił. A i taka jest zajawka, nie? Też no. Zakresy ruchu ci się głównie poprawiają. Wiesz co, chodzi mi o wydolność też, nie? No. Takie forma cardio takiego, ale też dla własnego siebie. Chciałem zobaczyć, czy bym się odnalazł, nie? No. Bo zawsze, nigdy mi nie grały bijatyki. Ostatnio moja wujka to pewnie była w podstawówce, gdzie dostałem kurwa liścia, nie? Nie, sorry. Zajebałeś batonika. Nie, nie. Miałem akcję kiedyś na dyskotece. W takim stanie... Nie zagłębiajmy się może w szczegóły. Ale wiesz, tak, w takim stanie byłem, że jest nieśmiertelny. Aha, no szedłem się bić, nie? Tryb nieśmiertelnika ci wszedł, okay. Wiesz, wtedy rozjebie każdego, nie? I wchodzisz na parking, kurwa. Patrzysz, gdzie jest mój obiekt, kurde, do walki. I skończyłem tak, że wiesz, skończyłem, że wystartowałem do bijatyki właśnie w takim stanie i nagle jest coś takiego, że leżę i patrzę sufit. Co się stało, nie? A byłem tak pijany, że zostałem do ochroniarza w oko, po tego, z otwartej ręki, nie? I tak leżałem, kurwa. Koledzy podniesie, tylko tak patrzyłem, kurwa, co się dzieje. I to była moja ostatnia właśnie walka. Gdzieś to mam to bardzo... Rekord masz 0-1. Tak, 0-1 w tym w MMA i muszę właśnie teraz go poprawić na jakiejś gali kolejnej. Ale już nie na sztachotece. Nie, była... spoko, tym bardziej, że wy możecie, bo ja na przykład, no nie bardzo, bo by mi to rozbudowywało pod złym kątem sylwetkę, nie? Takie treningi. No ale to dlaczego? Wydolnością, bo też byś poszła, to nie musisz, wiesz, tak, ale tu wiesz, cała góra pracuje, jakby ja mam predyspozycje takie, żeby mi od razu poszło. Też trzeba uważać. Sobówka by odbiła, nie byś chodziła później po Warszawie, by Explosion, kurwa, się napierdalać. Już bym nie przyjechała na grę z tą treningu. Byś chodziła tak, o, po Explosion. 500 baniek po Explosion. Cześć, kurwa. Nic złoty. Praca. W pracy byliśmy odłączeni jako pracownicy, ja to był normalnie mój szef, ja do niego jego traktowałem jak szefa, on mnie jako pracownika, a po pracy byliśmy ziomkami. No. Naprawdę, ja miałem ten dystans do niego, że to jest mój przełożony i potrafiliśmy zachować ten dystans między sobą. I wiadomo, no trochę inaczej się tam traktowałeś, mnie opierdało mnie, że kurwa co ty robisz, nie wiem jak szef powinien czasem to robić, nie? Tylko normalna rozmowa, zresztą gość był taki, że potrafił rozmawiać, nie? Bardzo fajny człowiek, dzisiaj go lubię, mam jakiś tam kontakt ze sobą i że tak w zasadzie to on mnie tak uczył handlu, u niego się rozwijałem jako handlowiec, nie? Dlatego teraz tak dobrze dam. Ale tak potrafi się sprzedać teraz. To ciebie to zaszczepił? No, także to było masz to wrodzone po prostu. Nie, to była moja taka pierwsza praca, handlowiec w spedycji, nie? No to, z ludźmi taka, co no, musiałeś... Ja, po pierwsze, przełamanie bariery, rozmowa przez telefon. No. Tam było tak, Mariusz, tutaj masz 30 telefonów, dzwonisz, sprzedajesz usługi, nie? Kurwa, weź sprzedaj usługi dla firm, które mają już firmy, nie? No to jest najgorsze. Za taką barierę tam dawać. Bo tam trzeba barierę było już, gość, mam jedną sytuację taką życiową, że gość, wiesz co do mnie powiedział? Dzwonię już tam któryś raz do niego z rzędu, z 20, tak gość mówi, panie Mariuszu, wie pan co, ja panu dam ten transport, tylko niech pan już do mnie dzwoni. Bo i mówi, naprawdę podziwiam pana szefa, że zatrudnił takiego pracownika. Pan jest tak kurde upierdliwy, że pan da ten transport, że pan już nie do mnie dzwonił. Ja kurwa jest, nie? Ale o to chodziło, sprzedałeś. A teraz ja, kurwa. To dobrze się trzyma? Ale gdzie, no Jezu. Za dużo. No, zawsze nagrywam te filmiki, to później są komentarze, a Tomczuk nie płakał, że mu za ciężko było? Ja zawsze przyjeżdżałem gdzieś, wiesz, 600 km na trening i kurwa, Jezu, z olejem na przykład. No. Ty oleja poznałaś też teraz, tak, nie? Tak, no. Olej jest super gościem. Tak, i właśnie to było jego hasło, że to frajerski trening zrobimy, nie? Aha. I było tak, że ja przyjechałem, byłem tak godzinę po jedzeniu. No. Póki zabraliśmy się na trening, minęła godzina. Usiedliśmy na rozgrzewkę, zrobiliśmy na rowerku, kurwa 40 minut, już 3 godziny od jedzenia i poszliśmy nogi robić. Ja myślę, co za chłop, kurwa, ty, ja 3 godziny już nic nie jadłem, głodny jak pies, w podróży, nogi 3 godziny robiliśmy. Jak ja pojechałem
Wtedy byłem na redukcji, ale mówię do Wiolki, ty, Odeko, się trzęsę po treningu, mówię, jedziemy zjeść jakąś pizzę czy coś, bo mówię, kurwa, muszę naprawić kalorie. Jest tak, kurwa, głodny, że jak ja wychodziłem, to już było nic, wiesz, no słabo po prostu. A jeszcze te nogi pewnie takie... Bez pitu. Na suwnicy, przypomnę, jak to wyglądało, ja zrobiłem tam 12 ruchów, on i odkładam ciężar, on, co kurwa odkładam, dawaj, jeszcze możesz, i z powrotem, i dalej pompuję, a te nogi, wiesz, już bum, bum, bum. No ale olej, kurwa, to był kawał skurczy. Pozowanie, układ dowolny, jest tylu trenerów w Polsce, że to każdy zawodnik startujący powinien to jakoś ogarnąć, nie? A mnie, wiesz co mnie rozpinała? Goście, zaczynający układ swój dowolny od wejścia, kurwa, jak, nie wiem, jak Arnold w Terminatorze. I wchodzą, no, tak, kurwa, no, no, nie wiem, do czego to jest potrzebne, co on chce, kurwa, pokazać tym, kurwa. Gość, muza się zaczyna, gość, kurwa, wstaje. Pokój to było potrzebne, co to miało, co, jakie to show było. Może trochę hejtuję, ale chcę, żeby ludzie się nauczyli. Tak, kurwa. Hit tego roku nawet bym powiedziała. To jest atak dzikiego węża, kurwa. W Sopocie, tak? Ja z moimi rodzicami nawet razem. W Sopocie. Replay leciał chyba z 300 razy, nie? Sobie z góry narzucałam, wyjdę w takim, czy tam w gaciach, czy tam jakiś kolor, nie? I w Kanadzie popełniłam pierwszy raz taki fuck up, że miałam tylko jeden, mówię, w czerwonym, idę w czerwonym. I całe tło, cała scena była czerwono-pomarańczowa, nie? I na zdjęciach normalnie patrzyłem. No nic, bo tylko, wiesz, wycięte te rzeczy, wszystko było zlane ze sceną, nie? Znaczy z tłem. I teraz już zrobię tak, że po prostu biorę jakieś dwa kolory, patrzę od czerwonego. A słuchaj, ta scena teraz nie jest jakaś niebieska? Ona to tam jest odjebana, taki widziałem, sztos. Ale to kolor będzie pasował? Czy teraz lepiej czerwony założyć? No właśnie nie wiem, będę kminić, bo to też na zdjęciach, a na żywo inaczej, nie? A druga sprawa jest taka, że często na profsów zmieniają, nie? A, no też może być, no. No. Stąpanie po cienkim lodzie, słuchaj. Idziesz, kurwa, weź 8 strolów. Jak się kichałem, się zawody, to miałem 8 par majtek. No ale ty nie wiedziałem, które. No, ale teraz mam takie sztosy, tak? Na przyszły sezon. Kameleony. Takich nikt nie ma, kurwa, w Polsce. No ja je kupiłem sobie w Hiszpanii na Olimpii. Tak szliśmy sobie, były te wystawy jakieś tam stały z majtkami. No. I tak sobie idę, tak patrzę, kurwa, co za kolor, nie? Że tak się mieni pod każdym kątem inaczej. I to taki typowy kameleon, tak jak samochody kiedyś były, nie? No wiem. Że patrzysz tak, to on inaczej wygląda, patrzysz tak inaczej. No kurde, ja je od razu przymierzyłem, zapytałeś. Przymierzyłem 60 euro. Myślę, o kurwa, za majki 60 euro? Dobra, jebać biedę, nie? Jebać biedę. Ale nie, fajnie mogą wyglądać, no. No dobra. Zajebista maszynka ogólnie. Naprawdę dwójeczka wyizolowana jest zajebiście. Super się robi. Musimy cięcie zrobić. Ale zresztą nie wiem, czy wiesz, ja to też nie lubię. Dzisiaj akurat mam dzień beztreningowy, to w sam raz. Taka pompeczka. No. Nawet nie wiem, czy posiłek potreningowy jeść. No. Robota jest dobra, zresztą jak widać, nie? Pasy zapięte, można teraz odciąć pasy, nie? Zawsze mam tutaj pewien problem z Adą, ponieważ oboje mamy lepszy profil. Lewy profil lepszy. To jest ten problem, że ja zawsze lubię stać z tamtej strony, no ale że kobieta, no to niech ma. Mój dzisiejszy gość, zresztą Ada IFBB Pro, profesjonalna liga. Kolejny trening odhaczony z zawodnikiem Pro. Bardzo, bardzo zależało mi na tym treningu, ponieważ widziałem, że Ada to jest osoba bezpośrednia, znam Adę już jakiś czas, widziałem, że z nią można porozmawiać, pośmiać się, zresztą mieliście tutaj zajawkę tego, jaka to jest osoba. Fajna, szczera, motywująca, zresztą ja, jest to, dobra, żeby ci nie słodzić, bo zaraz ty jeszcze obrosisz w piórka, młoda damo, ale słuchaj, ale najlepsze jest to, że ja od jakiegoś czasu często mam tak, że już mnie po prostu ta branża, jest taki przesyt tego wszystkiego, czasami, no. Nie? Czasem jest przerost formy nad treścią w wielu przypadkach, tych różnych naszych
polskich dziewczyn, ale kurwa, nie wiem co jest, że ja ciebie zawsze oglądam twoje relacje story i oglądam, wiesz, i Beka. Oglądam i jakoś tak mam, że nie wiem, przypomnę. Ja tak, przewijam. O, Mariusz. O, Tomczyk. Dobra. Tomczyk nagra, kurwa, jak omleta robi. No, nowy przepis. Muszę to zobaczyć. Nie, ale tak uważaj, nie? Bo wiesz, się często ogląda te story, przewijasz, że to jest nuda, i ci zawsze coś się dzieje. Kurczę, ja sobie czasem myślę, kurwa, skąd ten bierz pomysł? No stop jest w gazie. I tych story tam miliard kurwa wiadomości w tym pasku, nie? I 40 minut czy niż oglądasz, póki obejrzysz wszystko. No ale to jest właśnie fajne, ja widzę ile osób aktywujesz swoją osobą. Także mam nadzieję, że panie, które będą oglądać i też panowie przede wszystkim, bo ten kanał i ten program ogląda dużo mężczyzn, złapią między innymi dzięki tej motywacji, bo tak jest. 22-latka z kartą pro zdobytą w tym roku, osoba aspirująca do bycia i do startowania na profesjonalnej Mister Olimpii, ja wierzę, że to się uda, bo po prostu... Ja też. Bo ty nie masz innego wyjścia, nie? Nie mam wyjścia. Skazana na sukces, nie? No, ale nie, no tak się, wiesz, trzeba mieć zawsze cel w głowie, żeby do niego dobra dążyć, nie? To jest twój cel, tak? Czy masz jeszcze jakieś? Jak zorganizują Mistrzostwa Galaktyki, to może... Ale słuchaj, dobra, okej. Okay. A poza sportowe jakieś cele? Masz jakieś swoje... Mam. Jakieś tam aspiracje, ambicje? Mam, ale nie chcę ich zdradzać. Dawaj, no chociaż jeden jakiś mały. No wiem, że Lamborghini nowe, na pewno pod chatą. Tak, to nie, podobno nie? Się kijowo jeździ. No, syf. Nie? Camaro jest lepsze. Zastanowię się jeszcze. Pożyczę. Nie, no wiesz co, mam kilka takich związanych nie ze startami. Jakieś tam mam aspiracje gdzieś tam biznesowe też. Oczywiście wszystko złożone z hajsem. Nowy zespół disco polo. Ada. Ej, nie wiem czy ostatnio widziałeś, ale ja sprawnie trenuję wokal i w samochodzie. Nie widziałem. Nie trenuję. To nie tędy droga. Nie, no mam kilka tam planów od nowego roku, też wydaję coś fajnego, nowego swojego, ale nie chcę. Nową płytę? Nową płytę, singiel. Nie, wiesz co, ja wolę się pochwalić, jak dzisiaj już zrobię, niż gadać. Niż i robisz nadzieję, nie? Tak, dużo gadasz, mało robisz później, jest, nie? Wolimy na odwrót. Dobra, słuchaj Ada, dzięki za trening, dzięki, że zgodziłaś się praktycznie no już spakowana na samolot, no, wystąpić z nami, wystąpić dla widzów kanału Trek Nutrition i dla całej Polski. Mam nadzieję, że nas nie skajtują. No nie ma za co, no twoje plecy zajebiste, poszedł zajebisty, wszystko siedzi, żyła na łapie jest, ja tutaj trochę przygrubawy, ale może nie, Ada fajnie, nadrobiła. Fajnie, to ja ci dziękuję za zaproszenie do Trek tutaj kanału. Trek kanał. Trek kanał, do Turbo Koks kanał. To jest będzie się nazywało Turbo Training Next Level. To jest odcinek specjalny, jako pierwsza. Jako pierwsza Adunia właśnie. Także dziękujemy bardzo. Zapraszamy do oglądania, kibicowania. Zresztą Ada już na dniach zdobywa kwalifikacje na Olimpię. To warto to śledzić, widzieć. Zapraszamy na kanał. Już teraz, już Kaczmarek jesteś, tak? Kaczmarek. Nobody, tak? Nie. Już zmieniłaś się, żeby świat też wiedział. Wydoroślałam. Tak? Wydoroślała. Właśnie Ada wydoroślała. Już teraz jest... opisuje się własnym imieniem i nazwiskiem, także zapraszamy do Instagrama, Facebooka o komentowania, oglądania, ale relacji przede wszystkim. Oglądania relacji przede wszystkim, bo tam jest naprawdę Beka, się dzieje i te tańce i śpiewy z Mazdy zawsze mnie rozwalają. No także jest ciekawie. Mazda Song jest zajebista, trzeba wydać płytę. Dobra, dziękuję bardzo, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Zapraszam do kolejnych odcinków. Ja ruszam z grubej rury. Dzięki Ada, że byłaś. I powodzonka. Ale wjechało. Siema. I faję do góry.